Dzień dobry, kochani. Jest grudzień, a więc nowa świecka tradycja vlogmasów. Zaczynamy w grudniowe vlogmasy. Zapraszam Was serdecznie na przedświąteczne przygotowania z naszym zielonym domkiem. A tutaj pokazuję Wam roślinę, która myślałam, że padnie. Jak widać, nie wygląda zbyt dobrze. To jest moje drugie podejście do Ficusa lirata, to jest odmiana Bambino. Poprzednią rośliną się wymieniłam z dziewczyną, którą poznałam przez OLX-a, po czym kupiłam sobie drugą roślinę, taką samą. I już myślałam, że padnie, bo zaczęła właśnie zrzucać liście. Na liściach pojawiły się takie suche plamy u nasady i myślałam, że już nic z niej nie będzie. Kiedy to mnie zaskoczyła dzisiaj, jak na nią zerknęłam, ponieważ postawiam ją właśnie w tym miejscu za kanapą, gdzie nie zaglądam tak dokładnie na każdą roślinę, szczególnie te mniejsze. I okazało się, że ten liść jest właśnie nowy. On ma co prawda takie, one są takie brązowo-czerwone plamy. Tak i widać, o teraz jest świetnie, bo jak słońce podświetliło, widać. Tak i tutaj informacja, czym są te kropki. Na pewno jest to objaw, który większość z Was zaniepokoi, jeżeli zobaczycie takie na swojej roślinie, czy na roślinie, którą zamierzycie kupić w sklepie. I pierwsza myśl pewnie, która w większości przyjdzie do głowy, to, że to na pewno jest albo choroba grzybowa, albo może jakiś szkodnik, a w tym wypadku żadna z tych rzeczy. To jest zjawisko, można powiedzieć, w pewien sposób fizjologiczne, w sensie nie jest do końca normalne, ponieważ świadczy o tym, że roślina miała gorszy moment, jeżeli chodzi o podlewanie. To jest efekt niestety nieprawidłowości w podlewaniu. Jeżeli są zbyt drastyczne odstępy dla rośliny pomiędzy jednym podlaniem a drugim i nastąpi zbyt duże przesuszenie rośliny, a potem zostanie dostarczona za duża porcja wody, to tak to się po prostu odbija na tkankach tej rośliny. One w tym momencie po prostu tak jakby tym nieprawidłowościami w podlewaniu zostają uszkodzone i nie jest to związane z żadną chorobą, nie jest związane to z żadnym szkodnikiem. Co możemy zrobić? No możemy prewencyjnie oczywiście poprawić nasz schemat podlewania. Lepiej upewniać się, że roślina dostaje odpowiednią dawkę wody w odpowiednim terminie. A z tymi zmianami, które mamy, to niestety nie jesteśmy w stanie zrobić nic, ale w zasadzie też nie musimy robić nic, ponieważ jakby to się pojawia też tylko na nowych liściach, na tych górnych, które są jeszcze właśnie młode i takie miękkie, one są takie miększe oraz są jaśniejsze i stopniowo jak roślina będzie rosła i te tkanki będą twardnieć, to te plamy przestaną być widoczne. Także to jest też taki dodatkowy sprawdzian tego, czy to jest szkodnik, czy to jest właśnie to uszkodzenie, ponieważ jeżeli by ktoś zaobserwował to na całej swojej roślinie, no to wtedy na pewno nie będzie to ta przyczyna, ponieważ to dotyczy tylko właśnie tych nowych, młodych liści. Także to jest właśnie taka informacja. Fikusy lirata są dosyć trudne w uprawie, dosyć kapryśne i te kropki, które się pojawiają, są częstym zjawiskiem. Prawdę mówiąc, jak widziałam jakieś okazy gdzieś w sklepach dostępne, to w znakomitej większości właśnie takie kropki można było zaobserwować. Więc jeżeli to nas na przykład zniechęcało od zakupu, no to możecie taką roślinę akurat śmiało kupić, ponieważ to nie jest szkodnik. To nie jest szkodnik, ale tak jak mówię, to będzie dotyczyło tylko i wyłącznie tych najnowszych liści. Jeżeli roślina cała będzie posiadała jakieś kropki, to może świadczyć chociażby o ataku przędziorka, ale wtedy też zobaczycie na blaszce liścia ze spodu takie maleńkie pajęczyny, taki pajęczyny kurz, taki oprząt właśnie tego stworzonka, także no tutaj takich sytuacji nie ma, roślina jest skórzona, bo sobie właśnie stała taka zaniedbana, ja prawdę mówiąc myślałam, że ona no po prostu umrze sobie w tym miejscu pomiędzy innymi roślinami, ale dałam jej ostatnią szansę i jak widać warto było, bo są oznaki chęci życia, także u mnie wszyscy dostają ostatnią szansę, tak długo jak tylko jest jakakolwiek opcja, że to zadziała. Widać nowy liść, widać kolejny w drodze, także pozytywny akcent na start. To są takie drobne właśnie uszkodzenia i tak ta roślina potrafi zareagować, natomiast
Nie jest to żaden grzyb, żadna choroba, więc nie należy się tym martwić. Także mamy jeden listek i to chyba taki z miłości dla mnie zrobił taki kształt serduszka, żebym była zadowolona. A tutaj już widać, że kolejny listek też jest tutaj w drodze, więc wszystko wskazuje na to, że no ten fikus lirata ma dużą wolę przetrwania, także dam mu lepsze, myślę, jeszcze lepsze warunki. W takim razie postaram się zapewnić, żeby mógł się biedaczek podregenerować. Także tutaj jest taka sytuacja, jeżeli chodzi o tą roślinę. A dzisiaj, z okazji tego, że właśnie zaczął się grudzień i te bardziej świąteczne tematy, to ja sobie dopiję kawę i lecimy na zakupy, ponieważ chcę z dzieciakami zrobić dzisiaj ciasteczka, więc będziemy potrzebowali jakichś fajnych foremek, a niestety właśnie okazało się, że ja nie mam żadnych foremek, bo zawsze ciastka wykrawam po prostu no jakimś kieliszkiem albo szklanką, albo po prostu wycinam jakimś radełkiem, także wychodzi na to, że po prostu potrzebuję się w takie coś zaopatrzyć i będziemy to dzisiaj robić po południu, także kochani, lecimy. Jesteśmy w Pepco i pierwsza rzecz, która przykuwa moją uwagę, to jest bardzo duża ilość świeczek, patyczków zapachowych, tych dyfuzorów z olejkami. Jest tego naprawdę ogromna, ogromna ilość i do wyboru, do koloru, wszelkie możliwe zapachy, każdy coś znajdzie dla siebie, a generalnie ilość świątecznych akcesoriów, dodatków i wszystkiego jest no ogromna naprawdę. Można kupić sobie świąteczne majtki, można kupić sobie świąteczne skarpetki, jest kubuś płatek świąteczny, są takie mini skarpetki prezentowe, spakowane z kokardami świąteczne, a jak nie, kapcioszki takie. W zeszłym roku, muszę przyznać, kupiliśmy sobie całą rodziną takie reniferkowe kapciochy, ciepłe właśnie na tą porę roku i bardzo je lubimy. A tutaj już udaje się alejką w kierunku tego sektora takiego standardowego, kuchennego, z nadzieją, że znajdę tam foremki do ciasteczek, ale po drodze minę jeszcze mnóstwo właśnie takich dodatków, które nam uprzyjemniają właśnie długie popołudnie ciemne, długie wieczory. Takie bardzo sympatyczne zapachy dla domu w kilku wersjach, nawet jeden dżunglowy, także każdy coś może wynaleźć dla siebie, a tutaj takie choinki srebrne, no i jeszcze więcej świeczek. Bardzo dużo, dużo do wyboru. Cena 15 zł. Myślę, że naprawdę są bardzo przystępne ceny, bo to było w ładnym szkle. Więc naprawdę takie szkło później można śmiało wykorzystać jeszcze do czegoś. Tutaj mamy za 12 zł taka ładnie przystrojona duża świeca, taka typu takiego wałek. Tutaj jeszcze takie srebrne. W różnych wersjach srebrne, złote, takie mocno takie właśnie lustrzane. Kto co lubi, każdy kolor można znaleźć. Są takie, potem jeszcze będą takie świeczki bombki, ale są też zwykłe bombki. Także bez względu na to, czy ktoś preferuje święta w odcieniach złota, czy w odcieniach czerwieni, zieleni, bieli, to każdą opcję jedną swoją znajdzie. Także tutaj jest oferta naprawdę tak przekrojowo. Wszystko jest dostępne, że bez względu właśnie na to, jaką mamy preferencję, to na pewno nie będzie dla nas rozczarowania, że tego naszego preferowanego koloru nie ma. Bo rzeczywiście tak jest, że te typy, można powiedzieć, tych świątecznych gdzieś dekoracji, no są właśnie w tych różnych takich wystrojach, także wiem, że to też czasami sklepy fajnie tak właśnie dzielą tematycznie na takie bardziej, na przykład tradycyjny wystrój gdzieś w czerwieni i zieleni. Niektórzy nam przedstawiają tylko i wyłącznie na złoto i to też jest fajny pomysł. Natomiast obserwuję to, że chyba w tym roku jako taki nowy, można powiedzieć, trochę kolor świąteczny wchodzi róż. Tego się nie spodziewałam do końca. A tutaj jelonek. Jelonek taki sobie odpoczywający, ale coś miał dziwnego z tym porożem. Jakieś to poroże było takie zbyt masywne, wydaje mi się. A tutaj już wersja glamour, takich tac. No myślę, że dla fanów stylu glamour, to na przykład ekspozycje na takiej tacy kolekcji perfum, to rzeczywiście może pięknie wyglądać, jeżeli ktoś takie klimaty lubi. No i właśnie te bombki, każdy kolor, tak jak świeczki po prostu
Od bieli, srebra, wszystkie możliwości, a tutaj oświetlenie LED i widziałam, że ono było rzeczywiście dosyć niedrogie. Niedrogie. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy, jeśli kupujemy takie oświetlenie. Po pierwsze, mamy większość jest w opcji takiej, że to jest na baterię. No także to jest i plus, i minus. Plus taki, że możemy w tym momencie sobie to zaplanować w dowolnym miejscu w swoim mieszkaniu. No minus taki właśnie, że trzeba mieć te baterie. A druga rzecz to jest jeszcze taka, że właśnie mamy dwie temperatury takie podstawowe tego, jak jest światło, czy ono jest ciepłe, czy jest chłodne. I tutaj trzeba zwrócić sobie na to uwagę, szczególnie jeżeli ktoś się decyduje kupić kilka zestawów takiego oświetlenia, bo no połączenie tego właśnie ciepłego z chłodnym, jednocześnie na przykład w jakiejś dekoracji, no to będzie wyglądało wyjątkowo niespecjalnie, tak jak tu widać, takie większe bateryjki i no wybór tych kształtów rozmaitych też. Są jakieś płatki śniegu, kuleczki, choinki, naprawdę no nawet już nie przeglądałam dokładnie wszystkich tych typów, jest tego mnóstwo i naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Były też takie zestawy, właśnie jak pierwszy pokazałam, taki bardziej dla dzieci, jakieś bałwanki, choinki kolorowe, no i torby na prezenty. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawa, czy wy jesteście team torba prezentowa, czy team pudełko. Pudełka też były, pudełka też można samemu okleić papierem. Dajcie znać w komentarzu, jak wy pakujecie swoje prezenty, a tutaj właśnie już trafiłam na ten właściwy sektor. Okazało się, że na tym standardowym, kuchennym tego nie było, natomiast było właśnie w tym takim sezonowej alejce i były tylko dwa zestawy ostatnie, także musiały mieć te foremki wzięcie. Została wersja takie choinki właśnie trzy i trzy takie pierniczki, takie ludziki pierniczkowe. No i właśnie ten w tej chwili trafia do mojego koszyka, także poszedł ze mną do domu, jeszcze go potem Wam pokażę. I już teraz jak nagrywam ten film i robię montaż, to już wiem, że popełniłam błąd i miałam wziąć te choinki, bo rzutem na taśmę okazało się, że przyjdą jeszcze dodatkowe dzieciaki robić z nami ciasteczka i będzie czwórka dzieciaków i trzy foremki, więc ja już po prostu cały czas kombinuję, co tu mogę wymyślić, żeby nie było spięcia i niezadowolenia. Także jeszcze to przede mną, a tutaj to chyba tylko ja mogłam pomyśleć, że to są takie duże kubki. Może ja bym chciała taki duży kubek, takiego jakiegoś świątecznego skrzata różowo-szarego, ale to są miski. Także no kubeczki wisiały sobie tam troszkę wyżej, też były duże, ale nie aż tak duże jak te miski. Nie wiem, czy wy też lubicie czasem mieć taką solidną porcję rozgrzewającej herbaty właśnie przed cytryną, bo ja bym taki kubek to w tym rozmiarze chyba nawet przygarnęła. Dajcie znać, czy lubicie takie duże kubki. No, tak samo tutaj w tych kubkach to można powiedzieć każdy kolor, każdy wzór, bo i jakieś śnieżynki delikatne, i jakieś wyraźne renifery, wszystkiego pełno i właśnie ten róż. Róż widzę, że w tym sezonie jest mocno chyba w trendach, ja aż tak ich nie śledzę. Natomiast z tego, co widać w sklepie, to różowe akcenty właśnie się pojawiają, a powiem, że z wcześniejszych lat nie pamiętam, żeby tak było. I tu na przykład takie bardzo ładne zestawy bombek za 15 zł, za 50 zł, ale to są bombki szklane, więc myślę, że cena naprawdę dalej bardzo korzystna. Tutaj po 10 zł takie plastikowe. Ja powiem osobiście, my w domu mamy tylko i wyłącznie plastikowe ozdoby i jakieś ewentualnie typu szyszka, jakieś piórka. Unikamy ozdób szklanych, chociaż są piękne i na pewno mają jeszcze piękniejszy, taki szlachetniejszy wygląd, ale ze względu na małe dzieci myślę, że to jest warte tego, żeby zrezygnować, a jednak mieć pewność, że ewentualnie w przypadku jakiejś kraksy to wszystko będzie bezpieczne. No tutaj rozmaite piękne torby rzeczywiście się pojawiały i pudełka. No pudełka tutaj gotowe, takie piękne naprawdę, które później myślę można też wykorzystać do przechowywania jakichś swoich skarbów w szafach. Natomiast no ja w tym roku się skusiłam i będę się starała właśnie spakować prezenty w kartony. Natomiast no obawiam się, że czy mi się to uda, ponieważ już kilka razy miałam tak, że próbowałam i potem nic z tego nie wychodziło. A tam była taka osłonka na doniczkę świąteczna, drewniana 12 zł, też dobra cena. A tutaj słodkość nad słodkości, czyli takie nauszniki. Zawsze mi się to bardzo podoba, ale z drugiej strony wydaje mi się to trochę niepraktyczne, bo jednak
No zimą jest nam nie tylko w uszy zimno, tylko jednak chyba jak jest bardzo zimno, to lepiej zainwestować w czapkę. A tutaj jeszcze takie poszewki na poduszki w miksie. Cena 15 zł, bardzo różna, jeżeli chodzi o materiały, o kolory, o wzory. I tutaj trzeba, można sobie było powybierać dowolnie. I ja powiem szczerze, że tutaj bym polecała Wam sprawdzać metkę, ponieważ były zarówno rzeczy z poliestru, jak i bawełny. I polecam Wam wybierać bawełnę, ponieważ jest to i lepsze dla nas, w sensie takim przyjemniejsze dla naszego ciała, ale też nie niszczą się tak szybko rzeczy, które są ze szlachetnego materiału. A moje doświadczenia są takie, że w zeszłym roku kupiłam dwa koce takie z pięknymi jeleniami, takie z poliestru niestety, i nie wyglądają one parku dobrze, także warto. To na przykład była taka w 100% wykonana z bawełny poszewka, także jeżeli szukacie czegoś takiego, to polecam szukać jednak bawełny albo lnu, bo len to już w ogóle świetna rzecz. Tu właśnie zgarnęłam z tego stoiska kilka rolek papieru i właśnie liczę na to, że uda mi się prezenty zapakować w kartonach. Będzie to na pewno wyglądało świetnie. W najgorszym wypadku mam zapas takich torebek w szafie, także w razie czego będę się miała czym posiłkować. A tutaj były różne akcesoria do tego, żeby pięknie stół wigilijny, czy tam na jakieś świąteczne spotkanie z rodziną, przyjaciółmi nakryć do stołu. To były różne takie podkładki, różne bieżniki. No też tak jakby to powiedzieć, i kolory, i wzory rozmaite do wyboru, i świąteczne jeszcze takie dekoracje, choinka taka sztuczna. Tutaj były takie łańcuchy w takich kilku kolorach, ale fajny był właśnie też ten kolor złoty, który się pojawiał w Pepco, bo niektóre rzeczy, które były złote, miały właśnie tak jak ten łańcuch, taki bardzo przyjemny, taki chłodniejszy odcień złota, który ja osobiście bardzo lubię, ten właśnie żółte, takie mocno żółte złoto. Nieco mniej mi się podoba. I tu takie zakończenia, takie czuby na choinkę. Właśnie były takie czuby i gwiazdy. Jestem ciekawa, jak u Was się stroi choinkę, co tam na tym szczycie dajecie. No u nas jest jeszcze taki zwyczaj, że się anioła daje na górę. Dajcie znać, bo to pewnie dużo zależy od tego, z którego fragmentu Polski jesteście. Tam był taki sztuczny śnieg. No i jeszcze takie różne akcesoria do świątecznych ozdób. Takie kleje z brokatem, no ja mam z takim klejem z brokatem bardzo duże wspomnienie z okresu mojego dzieciństwa, bo dostałam od ciotki z zagranicy taki właśnie brokat z klejem i to był szpan totalny i niestety kolega wziął i na przerwie w szkole mi to stłukł i jak płakałam strasznie za tym klejem z brokatem, bo to były takie czasy, że niestety nie sposób było coś takiego w naszym kraju dostać i no pamiętam, że byłam wybitnie na tego kolegę obrażona, że jak niefortunnie to gdzieś, nie wiem, chciał mi zabrać, jakoś przepchnął i no, można powiedzieć, w wieku lat 7 czy 8 to była totalna drama, a tutaj takie patyki. Też można bardzo ładnie gdzieś tam sobie zrobić jakąś kompozycję, na przykład z lampkami. Takie 100% naturalne ozdoby i tutaj właśnie taka sekcja z rzeczami, które też przykuły moją uwagę, bo były takie różne właśnie lodowe jakby sopelki i takie piękne baletnice. I jedna taki zestaw z baletnicami też poszedł ze mną do domu. Teraz trochę się zastanawiam, bo wzięłam te srebrne ostatecznie. Czy może jednak te różowe to nie byłaby fajniejsza opcja? W sumie tak mogłam jakby to powiedzieć i tak, to jest coś, co ma się głównie podobać mojej córce, więc mogłam w sumie zaszaleć z brokatem w kolorze różowym. Ale obie wersje były naprawdę bardzo fajne i bardzo ładne były też takie naturalne tutaj ozdoby i fajne było to, że nawet Pepco zadbało o to, żeby tutaj te etykiety tak tematycznie, można powiedzieć, pasowały i były na takim brązowym kartonie wydrukowane. Także naprawdę można wybrać cuda, jest tego wszystkiego ogromna ilość, naprawdę do wielu rzeczy można powiedzieć, oczy się świecą, ale ja wybrałam tylko kilka sztuk, także zobaczycie, jak wrócę z zakupami do domu, Wam pokażę, co tam do mojej torby, do mojego koszyka wskoczyło. Bardzo tutaj właśnie takie sopalki, bardzo ładne rzeczy, myślę, że jest tego dużo, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że trochę się nie dać tak może aż tak strasznie gdzieś ogłupić tym pędzie zakupowym. I przypomnijmy sobie, ile mamy jeszcze ozdób świątecznych z poprzednich sezonów. Tak, a tutaj jeszcze na sam koniec piękne
Słoiki. I to jest nawet, myślę, taka rzecz, która jest nie tylko ładna, ale też praktyczna, bo możemy w nich przechowywać sobie przez cały rok jakieś sypkie produkty, albo a w tym te sezonie teraz możemy na przykład wystawiać tam ciasteczka. Także całkiem mi się te słoiki spodobały. Były też w kilku wersjach, więc każdy mógł coś znaleźć, coś, co jemu bardziej odpowiadało. No tutaj taki miks sztucznego z naturalnym, bo naturalna była tylko szyszka. Dobra, kochani, ja już mam zakupy przed sobą. Udało mi się szczęśliwie trafić na to, czego szukałam. Udało mi się trafić z ich serii świątecznej takie wykrawacze do ciasteczek. Zestaw trzech takich ludzików pierniczkowych kosztował 10 zł, więc myślę, że całkiem spoko. Zobaczymy, jak będą się sprawować. Była jeszcze wersja choinka i trochę się zastanawiałam, czy kupić obie. To były dwie ostatnie, ale jakoś stwierdziłam, że może wystarczy nam te jedne, żeby jednak mieć troszkę mniej tych takich gadżetów gdzieś po szufladach pochowanych, a z drugiej strony stwierdziłam, że te ciasteczkowe wzór jest bardziej uniwersalny, bo zawsze można go po prostu wykorzystać w ciągu roku. Myślę, że taki wzór ciasteczkowy jest po prostu zawsze fajny, czy to będą pierniki, czy jakieś maślane ciasteczka. Więc ja raczej stawiam na takie rzeczy bardziej uniwersalne, chociaż te choinki, nie ukrywam, bardzo mi się też podobały. Też był właśnie taki potrójny zestaw, trzy różne rozmiary, także fajnie to można jeszcze sobie zawsze wtedy jakoś tak wykorzystać, czy jakieś tam trójwymiarowe zrobić rzeczy, połączyć je jakimś czekoladą. I jeszcze trafiłam na takie ozdóbki. Bardzo dużo jest w ogóle pięknych rzeczy, tych ozdób, i no, nie mogłam się powstrzymać. Takie baletnice były plastikowe, to jest z brokatem, ale piękne. Są to zestaw dwóch takich baletnic. Nie wiem, na ile to przez tą folię będzie widać. No pięknie wyglądają. Pięknie wyglądają, bardzo mi się podobały i na pewno mojej córce mną się podobały, więc może nawet zostanie je do prezentu od Mikołaja. Ale to muszę bardzo cicho mówić, bo oni czasem chcą oglądać filmy, więc tego na pewno nie będą mogli oglądać. Także dwie takie baletnice za 4 zł. Także dużo, dużo właśnie ozdób. I co w ogóle już jest ciekawe, niektóre rzeczy w Pepco widziałam, że już zaczynały być też na wyprzedaży, pomimo że są świąteczne. Także może jeszcze te najlepsze ceny przed nami. No i w Pepco standardowo, jak są wśród Was jakieś rodzice, mamy małych dziewczynek, no to te wszystkie akcesoria do włosów, także to też dostanie do któregoś prezentu. Piękne są te, naprawdę wspaniałe, spinki z takimi sztruksowymi gwiazdeczkami i też po złotówce, 4 złota i gumki. Bo wiadomo, gumki i spinki to się wiecznie zużywa, wiecznie się gubi. Zestaw takich trzech bardzo ładnych z materiału kwiatków i tutaj mamy cenę 5 zł i takie gwiazdki i tu znowu po złotówce chyba było, tak, 4 zł. No piękne rzeczy, naprawdę. Ja się, no to jest coś, co się nie umiem oprzeć i naprawdę kusi mnie zawsze, ale gdzieś sobie to tłumaczę, że jest potrzeba, także nie jest najgorzej. Dobra, to my jesteśmy już po zakupach. Mamy już te nasze ciasteczkowe ludziki i będziemy to dzisiaj wieczorem robić, ale Wy to zobaczycie dopiero w jutrzejszym Vlogmasie, ponieważ publikacja będzie standardowo o 17, a my pewnie dopiero o 17 dziś pewnie będziemy zaczynali te nasze ciasteczkowe zabawy, czy tam około 18, także to zobaczycie w kolejnym dniu i mam nadzieję, że miło Wam w taki sposób będzie spędzać te długie popołudnie, ciemne i wieczory. Także bardzo Wam dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Zapraszam Was znowu, a w najbliższych dniach będzie na kanale rozdanie. Także nie przegapcie tego, zasubskrybujcie już dzisiaj. Także nie może być tak, że są święta i nie będzie prezentów. Także zapraszam Was, kochani. Dzisiaj Wam dziękuję. Wszystkiego zielonego, cudownego popołudnia, miłego wieczoru dla Was. Trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia w najbliższym czasie. Pa, pa!